Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W tym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o wpadce Kamili Gasiuk-Pichowicz, odejściu blogerki Kataryna z Twittera oraz retuszu zdjęć Agaty Dudy. Może zacznijmy od Kamili Gasiuk-Pichowicz. W programie Tak Jest na TVN poseł PiS Max Kraczkowski powiedział do posłanki Nowoczesnej: jak pani poseł wygłosi swoją inwokację, na co pani Kamila odpowiedziała: ale bardzo proszę kulturalnie, bez epitetów. Chwilę po ujawnieniu tej wpadki na Twitterze pojawił się hashtag inwektywy agresorki, w którym można było przeczytać bardzo kreatywne tweety nawiązujące do tej wpadki. Tutaj mój ulubiony. Bruksela. Dziennikarz do Pichowicz. Pani Kamilo, proszę się tak do mnie nie zwracać, ja tu jestem in blanco. Prawicowa blogerka Kataryna udzieliła wywiadu, w którym trochę pojechała po rządzie PiS. Po opublikowaniu artykułu została ona podobno ostro zhejtowana i dlatego postanowiła zamknąć profil na Twitterze. Mi osobiście wywiad się podobał, ale zaczęły wychodzić jeszcze inne rzeczy związane z jej fundacją. Powstał nawet hashtag Kataryny Eldorado. Podobno dostawała jakieś granty od PO. W skrócie sytuacja według hejterów wyglądała tak. Nieudany retusz zdjęć pierwszej damy. Zretuszowali prezydentową. Skandal. No, jak się później okazało, był to stek bzdur. Pamiętajcie, to, że znany portal czy gazeta publikuje jakieś informacje, to nie znaczy od razu, że jest to w 100% sprawdzona i prawdziwa informacja. Monika Olejnik odeszła z Radia Z. Czyja to wina? Oczywiście PiSu. Skoro za decyzją w sprawie Olejnik stoi PiS, a o odejściu zdecydowała Olejnik, to znaczy, że Olejnik jest z PiS? Monika Olejnik sama skomentowała sprawę odejścia z Radia Z. W życiu ważny jest honor, a w dziennikarstwie niezależność. PiSowskiemu Kołtunowi nie podoba się, że Tusk biega, że osiągnął sukces, że dobrze się ubiera, że może zagrozić im w wyborach. Stąd plucie! You serious? Pan Stanisław Janecki idealnie podsumował wizytę Timmermansa w Polsce. Srutu tutu, majtki z drutu. Prezydent Turcji apeluje, by muzułmańskie rodziny zrezygnowały ze stosowania antykoncepcji i postarały się o więcej dzieci. No, God! No, God, please, no! 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 Każdy, kto skończył w Polsce darmową uczelnię, powinien przez co najmniej 5 lat odpracować na polskim rynku. Kształcimy pielęgniarki dla Norwegii. To chyba najgłupszy pomysł, o jakim słyszałem. Zmuśmy Polaków do pracy za grosze, bo nie potrafimy stworzyć państwa, w którym opłacałoby się im pracować. Jak mnie jutro nie będzie na Twitterze, to wiecie, gdzie jestem. Szczoteczkę do zębów i zmianę bielizny mam już spakowaną. Zbigniew Ziobro mnie obserwuje. Stanisław Tyszka napisał, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzony projekt Kukiz 15 zrównania kwoty wolnej dla polityków i obywateli. To mi się podoba. O to chodzi. Pan Tomasz Lis napisał w końcu coś, nad czym można się zastanowić. Ciekawe, czy 500+ da PiSowi drugą kadencję, czy jeśli zabraknie pieniędzy, będzie wielkim gwoździem do jego trumny. Wszyscy są za podniesieniem płac pielęgniarek, zgoda, ale czy równie chętnie zapłacą wyższą składkę zdrowotną? Bo takie są tego konsekwencje. Nikt z nas nie chce płacić wyższych składek, tym bardziej, że po płaceniu już wysokich składek na NFZ dostajemy często w zamian... Wyborcza zmienia logo. Podobno nikt się teraz nie połapie, że to ci sami. No, nie jestem tego taki pewny. Ciekawa grafika od pani Mileny Bielec. W 2015 roku minister zdrowia pan Radziwiłł twierdził, że w porównaniu do wzrostu wynagrodzeń wśród lekarzy, wzrost wynagrodzeń wśród pielęgniarek jest niedostrzegalny. Wynagrodzenie musi być adekwatne, a nie jest. W tym roku, kilka dni temu, powiedział: pielęgniarkom chodzi tylko o kasę. Który Radziwiłł jest prawdziwy? Jak według Ryszarda Petru wygląda sonda na Twitterze? Zadajesz pytanie i przewidujesz wynik. Na koniec, jak zwykle, ciekawy tweet pana Janusza Piechocińskiego.
Średnia wartość paragonu w sklepie do 300 metrów kwadratowych to 11 zł i 86 groszy. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi te linki na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.